Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wicki Gamer. W dzisiejszym hashtag 18 odcinku nagram dla was 18 odcinek z gry Dream Zone, gra o miłości, ale dzisiaj będziemy grać w grę bez końca. Ale zanim to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam Jowamusi, pozdrawiam Gabrysię Porońską, pozdrawiam Scramblinga, pozdrawiam Mavira, pozdrawiam Chin.pl, pozdrawiam Chin Polski, pozdrawiam Assassina, pozdrawiam Cynamona, pozdrawiam Driftka, pozdrawiam Wolfi, pozdrawiam Piotra Storujkowskiego, pozdrawiam Adama Storujkowskiego, pozdrawiam Piotra Wernera, pozdrawiam JKP Kat, pozdrawiam Mateusza Sierzana, pozdrawiam Achajna, pozdrawiam Agiela, pozdrawiam Witonga, pozdrawiam Memphisto, trenera siły, pozdrawiam Xungoxa, pozdrawiam Heiketu Blade, pozdrawiam Elufę, tu kończy się mana na kółkach, pozdrawiam Zamka Piotra Kucińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Kingę Gorską, pozdrawiam Maślnickich Zadymiarzy, pozdrawiam Szypę, pozdrawiam Łukasza Zarem bez pokrzywnicy, pozdrawiam Klaudię UW, pozdrawiam Cichutki UW, pozdrawiam Ksajo, pozdrawiam El Papi, pozdrawiam Grubego, pozdrawiam Marcina K, pozdrawiam Ewelka 1234, pozdrawiam MK, pozdrawiam Hajsus Delf, pozdrawiam Olka, pozdrawiam Dominika B, pozdrawiam Doomslayer Pro, pozdrawiam konto podłoga meme 5752, pozdrawiam Pocieka, pozdrawiam Kiśla, pozdrawiam Szymson Zunsona, pozdrawiam Wica, pozdrawiam Dejkusa, pozdrawiam Jowita, pozdrawiam Naksa, pozdrawiam Gnadziora, pozdrawiam Staśka, pozdrawiam Pawła, pozdrawiam Igora, pozdrawiam Zbyszka, pozdrawiam Batałtu Michaela, pozdrawiam Aster43RG, pozdrawiam Merbeda, pozdrawiam Szefa Tomcie, pozdrawiam Fortnite'owe Sigmy, pozdrawiam Olopot, pozdrawiam Bateryka Czopura, pozdrawiam Marcina Majkuta, pozdrawiam Adariana, pozdrawiam Maćka Sawkę, pozdrawiam Szpondziciela, pozdrawiam Michała Sigmę, pozdrawiam Pausa Sigmę, pozdrawiam Manteusza, pozdrawiam siostrę Nikę, pozdrawiam Filipa Raka, pozdrawiam RC Sporting, pozdrawiam Julię Kowalik, pozdrawiam Fistka, pozdrawiam Mikusia Rowerzystę, pozdrawiam Rowerzystę, pozdrawiam CJ'a DJ'a Rowerzystę, pozdrawiam Wacka Włoskiego, pozdrawiam Rudego Kacpra Jankowskiego, pozdrawiam Wojtasika, pozdrawiam Madrista07.pl, pozdrawiam Kamezito, pozdrawiam Kamienia z okolic Zielonej Góry, co dostarcza jedzenie 8 godzin dziennie. Pozdrawiam Bonson Bomson, podłoga 7000 i życzę ci 100 lat. Pozdrawiam Dragonka, pozdrawiam Wartościową i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz szukamy tej gry i gramy. Gra bez końca. Aleks nie był zwykłym palantem. Chcesz się z nim spotkać, ale starasz się w to wszystko nie mieszać. No dobra, to zaczynamy. Pokonajmy go raz na zawsze, żeby się odczepił od naszej dziewczyny. Bez muzyki jest znacznie lepiej. Aria, cześć, ja. Stacy wstaje, przechodzi obok ciebie i obejmuje Arię. Dlaczego go torturujesz? Aria uśmiecha się do ciebie, a ty nie wiesz, co robić. Czy jest w ogóle sposób, w jaki powinienem zareagować? Aria jest moim sponsorem. Ach, ta chwila, co takiego? Więc co takiego tu robiliście? Aria pyta, idąc ze Stacy za rękę w kierunku kanapy. Nic, rozmawialiśmy o tym, co się dzieje dookoła nas. Och, bo wiesz, nasze losy są powiązane. Mam na myśli Stacy i moje. Stacy siada na kanapie, Aria wtula się w nią. Na pewno. Jestem tutaj, aby służyć wybrańcom. Pomiń to,
Pomiń, Aria wyciąga rękę i nie możesz uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Co tu się wyprawia? Weź Arię za rękę. Dobra, bierzesz Arię za rękę i pomagasz jej wstać, całuje cię, chwytając za kark. Pocałunek zostaje przerwany przez Stacy, która odsuwa Arię. Przygotuj go dla mnie. Dobrze, Stacy. Aria klęka, żeby rozpiąć spodnie, próbujesz popatrzeć, ale nie możesz. Stacy chwyta cię za twarz i całuje. Rety. Jej język wsuwa się do twoich ust, w tym samym czasie czujesz jej, jak usta Arii dokładnie zajmują się twoim przerodzeniem. To niemal za dużo przyjemności naraz. Stacy zdejmuje twoją koszulkę, a ty przeciągasz ją na kolejny pocałunek. Aria, rozbierz ją. Stacy popycha cię z powrotem na kanapę, a ty obserwujesz, jak Aria powoli ją rozbiera. Stacy obserwuje cię przez cały czas. Aria szybko ją rozbiera i czeka na kolejne instrukcje Stacy. Połóż się. Aria kładzie się z głową skierowaną w twoją stronę. Stacy siada okrakiem na twarzy Arii, a ty obserwujesz jej, jak Aria liże jej muszelkę, sprawiając jej niesamowitą przyjemność. Stacy patrzy na ciebie, a ty wstajesz i udajesz się za nią prowadzić je do środka. W ogóle się nie ruszasz, czując, jak język Arii porusza się tam i z powrotem między tobą a Stacy. Co się stanie, jeśli zaczniesz się ruszać? Sama się o to prosiłaś. Chwytasz ją za biodra i wykonujesz kilka szybkich pchnięć, aby pokazać jej, że stać cię na znacznie więcej. Czujesz, jak zaczyna tracić kontrolę, wchodzisz w rytm języka Arii, a oczy Stacy otwierają się szerzej. Stacy kładzie się z powrotem na kanapie, a Aria wspina się na nią, całują się, a palce Stacy przesuwają się między nogami Arii. Dasz radę zaspokoić dwie napalone kobiety? Patrzysz Stacy w oczy, wchodząc powoli w Arię. Przy pierwszym pchnięciu zaczyna już drżeć. Pełnymi ruchami wchodzisz i wyjmujesz raz za razem. Aria jęczy tak głośno, że czujesz, jak dźwięk rozprzestrzenia się po całym jej ciele. Teraz moja kolej. Na wypowiedziane przez Stacy słowa czujesz upust przyjemnej fani, która powoli wypełnia Arię. To było niesamowite. Zanim mówiłeś, gdy Stacy prowadzi waszą dwójkę do sypialni. Następnego ranka Ryan wbiega z krzykiem do apartamentu. Ty i Stacy zarywacie się, aby dowiedzieć się, co się dzieje. Piotr, ten facet cię szuka. Ryan wpada do pokoju, mówi najszybciej jak umie, wymachując panicznie rękoma, a jego oczy wyglądają jak u obłąkanego. Nazywa się John i dziś rano zrobią mi jajecznicę, czekając na ciebie. Ryan zatrzymuje się, gdy Aria wchodzi do pokoju i całuje Stacy w policzek, a następnie ciebie. Stary, co z tobą? Ryan zamarł. Mogę przyjść kiedy indziej, nie przeszkadzajcie sobie. Nie martw się, i tak miałem zamiar już iść. Muszę przygotować coś na przyjęcie mojego dziadka. Aria zwinnie zbiera po pokoju swoje ubrania. To coroczny bal udziałowców, a ja muszę nadzorować pracę dekoratorów. Przyjdę jeszcze wieczorem. A ja nie cierpię wstydu. Pamiętaj o tym. Aria całuje cię w policzek i wychodzi, drzwi zamykają się, a Ryan w panice odwraca się do ciebie. Stary, nie chciałem zepsuć tego umyślnie. Dlaczego jest taki nerwowy? Po prostu powiedz mi, co się dzieje. No cóż, John mi powiedział, że wie, kto zabił jego ojca. Ryan wciąż wpatruje się w Stacy. Stary, o co ci chodzi? Skąd o tym wie? Nie wiem, wróci wieczorem do miasta, a to wszystko, co wiem. Twój telefon dzwoni i na ekranie pojawia się numer Billa. Nadal pracujesz w naszej firmie. Ja? Masz 10 minut, żeby się tu dostać, albo odpowiem na to pytanie za ciebie. Słyszysz dźwięk zakończonego połączenia.
Wiesz, jadasz w windę i podchodzisz do swojego biurka głównie z przyzwyczajenia. Do widzenia, drogie biurko. Cząstka ciebie chciała nigdy więcej tutaj nie wrócić. Tu jest. Nie takiej reakcji się spodziewałem. Mój człowiek wrócił. Nie wiesz, jak zareagować, patrzysz za siebie, aby upewnić się, czy ma na myśli ciebie. Odkryliśmy, co się z tobą dzieje i mamy rozwiązanie. Bill wręcza ci kilka dokumentów, a następnie rzuca kopertę na biurko. Mam wiedzieć, o co chodzi, bo... Przerywasz w środku zdania, podsumowując je wzruszeniem ramion. Nie bądź taki skromny, zostałeś awansowany. Przejrzyj te papiery. Myślę, że ta kontroferta i premia za podpisanie umowy powinny być dla ciebie niezwykle kuszące. Chcesz odpowiedzieć, ale potem zauważasz długopis przypięty do kieszeni marynarki Billa. Na klipie pisze ADC Empire Group. No dalej, czytaj. Czy to jakiś cerk? Daj mi znać, co postanowiłeś przed końcem dnia. Przed końcem dnia już mnie tu nie będzie. Bill odchodzi, a ty wpatrujesz się w dokumenty przed tobą, patrzysz na nie i zauważasz kontrakt. Kto by mi tyle zaoferował? Patrzysz na grubą kopertę i zdajesz sobie sprawę, że jest to premia gotówkowa w wysokości 10 tysięcy. To kupa forsy. Od razu wiesz, że nie chodzi tutaj o zatrzymanie przy sobie personelu. Zaczynasz przeglądać umowę. Porwałem Grace. Rozglądasz się szybko, aby upewnić się, że nikt nie czyta przez ramię. W umowie jest wzmianka o zeznaniu napisanym najwyraźniej przez ciebie. Przeczytaj zeznanie i załączony raport policyjny w poszukiwaniu wskazówek. Funkcjonariusze znaleźli jej ciało w mieszkaniu oskarżonego. Znaleźli jej ciało. Proponuję przeczytać dalszą część w sali konferencyjnej. Mówiłem ci, że to uczciwa oferta. Czy wie pan, co zawiera ta oferta? Winni Zak patrzą na siebie i uśmiechają się. Czujesz dreszcze przechodzące po całym ciele. Mówiłem ci, że nie o tym wiedział. Idzie nam nawet lepiej niż myśleliśmy. O czym oni mówią? O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Mieliśmy swoją szansę, a to jest twoja. Myślę, że wiesz, co teraz robić. Wiecie o grze? Tak, kretynie, prowadzimy ją. Zak wszechświat kieruje gorą, jesteśmy tylko naczyniami, przez które przepływa. Nieważne, wszechświat mi podpowiada, że ten gość to zwykły frajer. Dobra, jeśli to nie było dla was oczywiste, nie skorzystam z oferty. Odchodzę. Zaczynasz wychodzić z pokoju i słyszysz za sobą śmiech Zaka. Nie chcę zabijać Grace, ale nie dajesz mi wyboru. Podchodzisz do Zaka i stajesz przed nim. Powtórz to jeszcze raz. Kiedy zabiję Grace, będzie mi jej szkoda, przynajmniej przez jakiś czas. Dlaczego musisz ją zabić? Masz 3 dni, aby znaleźć Grace. Będziesz potrzebował mapy, którą znajdziesz w biurze Archibalda. Jeśli ci się nie uda, wyślemy twoje zeznanie na policję. Dlaczego to robicie? To jest twoje wyzwanie. Jeśli ci się nie uda, to nie nasza wina. Cóż, nie zamierzam się teraz poddać. Powiedziałem 3 dni, ale jeśli Archibald przyłapie cię na kradzieży mapy, zostanie ci tylko godzina na znalezienie Grace. Godzina? Nikt jeszcze nie uratował swojej osoby. Patrzysz na Zaka, a potem na twój udawany szef nie może jednak spojrzeć ci w oczy. Z powrotem patrzysz na Zaka, a on uśmiecha się od ucha do ucha. Jesteś najgorszym pretendentem w historii tej gry. Gracie jest już praktycznie martwa.
zapłaci mi za to. Zaka. W ciągu sekundy jesteś po drugiej stronie pokoju, przekładając cały swój ciężar ciała na prawy sierpowe. Zak śmieje się i nie widzi nadchodzącego uderzenia. Upada na podłogę jak worek cegieł. Stracił przytomność. Dlaczego to zrobiłeś? Nie słyszałeś, co mówił? Masz być przywódcą, a oni nie biją ludzi tylko dlatego, że ich zdenerwowani. Groził Grace. Przyznaję, że jest denerwujący, ale nigdy nie skrzywdziłby Grace wbrew wytycznym gry. Patrzysz Billowi w oczy i widzisz, że mówi prawdę. To uspokajające. Za co to było? Zak wstaje oszołomiony i potrząsa głową. Jego postawa jest chwiejna i musi opierać się o stół, aby nie upaść. Boli mnie szczęka. Zajmę się nim, ale to była część testu. Mam nadzieję, że zdajesz sobie z tego sprawę. Cóż, jeśli to była część testu, to chyba znam celująco. Zach był dupkiem i dostał to, na co zasłużył. Chwytasz oszołomionego Zacha za kołnierz i patrzysz mu w oczy. Jeśli Grace spadnie, chociaż włos z głowy, będzie po tobie. Wychodzisz z biura. Gdy tylko wychodzisz z budynku, masz wrażenie, że kamień spadł ci z serca. Im więcej jednak o tym myślisz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że ostatnie lata twojego życia były jedynie kłamstwem stworzonym na poczet gry. Jestem dosłownie marionetką. Postanawiasz zadzwonić do Stacy i spróbować wkraść się na przyjęcie Archibalda. To świetny pomysł. Hej, możesz poprosić Ari o wpisanie nas na listę gości? Na to przyjęcie udziałowców? Jasne. Odkładasz słuchawkę i idziesz w stronę apartamentu. Odzyskam Grace. Czujesz się źle z tym, że tak długo okazałeś jej na siebie czekać. Mam nadzieję, że wiesz, że chciałem od razu ruszyć jej na ratunek. Zaczynasz myśleć o ponownym spotkaniu z Grace. Ciekawe jej, jak to będzie. Idź dalej. Muszę wrócić do domu i to rozkryć. Przyspieszasz. Wracasz do apartamentu, Aria czeka na ciebie. Stacy bierze prysznic. Siadasz na kanapie, Aria siada obok ciebie. Potrzebujesz jej pomocy, ale wciąż jest coś, o co chcesz ją zapytać. Muszę wiedzieć, dlaczego nie powiedziała mi wcześniej. Nie chciałam, żebyś myślał, że jestem dla ciebie miła, aby pomóc Stacy, zbierając dla niej informacje. A robiłaś to? Podała mi tylko informacje, które jej pomogły. Nic, co by ci szczególnie zaszkodziło. Musisz mi uwierzyć, naprawdę cię lubię. Próbuję? Powinnam była ci wszystko od razu powiedzieć, ale nie wiem, myślałam, że wziąłbyś mnie za podwójną agentkę. Teraz mam takie przeczucie. Ale ja z tobą nie konkuruję. Chcę, aby wygrał najlepszy. To znaczy, gdyby mój wujek nie wybierał jako pierwszy, wybrałabym ciebie. To nie ma znaczenia. Pomożesz mi teraz? Pomogę i tobie, i jej. Przez cały czas naprawdę się o ciebie martwiła. Stacy wchodzi do pokoju i siada na fotel. Postanawiasz przejść od razu do rzeczy. Jak zdobędziemy tę mapę? Zakradnę cię do biura Archibalda i zrobię zdjęcie mapy. Nie możemy po prostu jej zabrać? Jeśli Archibald przyłapie cię na kradzieży mapy, wyśle wiadomość, by zabić Arona i Grace. Dlaczego nic o tym nie wiem? Nic nie było o tym w mojej wiadomości. Cóż, teraz już wiesz. Jak mam dostać się do jego biura niezauważona? Musi być jakiś sposób. Dobrze, znasz, żal go zostawiać. Wracaj szybko.
Skłoń się do odwrócenia uwagi. Mogę zrobić jakąś scenę i pozwolić ci zakraść się po schodach. Myślę, że to nie zadziała. Arya i ja możemy od razu wykoleić Archibalda. Wystarczy, że zatańczymy razem, a on wtedy zwariuje. Jest bardzo na to opiekuńczy. A jak mam wejść po schodach niezauważona? Arya dorastałaś w tym domu, prawda? Nigdy nie korzysta z tylnych schodów. Myślę, że to jedyne przejście. Więc wylewamy na mnie drinka, Arya zabiera mnie do tylnych schodów i znajduje mapę. Arya i ja doprowadzimy Archibalda do szału, więc będziesz miała mnóstwo czasu na sesję zdjęciową. Cóż, przynajmniej raz się na coś przydasz. O ile sobie przypominam, to ostatnio stałaś i patrzyłaś, jak ja rozszyfrowałam drugą wskazówkę. Stacy posyła ci uśmiech. Uwielbia przekomarzać się z tobą. W takim razie myślę, że teraz moja kolej, żeby zabłysnąć. Wreszcie. Dobra, bawcie się dobrze. Muszę wszystko przygotować na dzisiejszy wieczór. Arya całuje was oboje w policzki, wychodząc z apartamentu. Cóż, mamy jeszcze sporo czasu do przyjęcia. Stacy rozkłada nogi i rzuca ci zmysłowe spojrzenie. To tak, jakby czytała w moich myślach. Skup się. Musimy się skupić. Na czym? Nic się teraz nie dzieje. Musimy uratować Arona i Grace. Możemy ich uratować i się pieprzyć. Chcesz na to odpowiedzieć, ale frontowe drzwi otwierają się i oboje odwracacie się, żeby zobaczyć, kto to. Wiem, kto zabił mojego ojca. John wrzeszcze, gdy razem z Ryanem wpadają do pokoju. Co? Co się dzieje? To jest to, co zostało z kuli, która go zabiła. Jak dowiemy się, z jego pistoletu strzelano i do kogo on należał. Nie musimy wiedzieć, z jakiego wiem, kto dał temu człowiekowi broń. Co to była za broń? Sprawdziliśmy łuską i należał on do Lugera robionego na zamówienie. Ten sam rodzaj Lugera, który Archibald ma w swojej kolekcji, to wszystko pamiątki z II wojny światowej. Stacy podchodzi do Johna, aby przyjrzeć się sprawie. Odciągasz Ryana na bok. Mam kilka pytań. Jak poznałeś Johna? Przeszedł rankiem do mieszkania cię szukać. A po wszystkim, co przydarzyło ci się w tej grze, po prostu go wpuściłeś. On już tu był. Cieszę się, że nie próbował mnie powiesić. Ryan patrzy na Stacy. Nie potrzebuję niczyjej pomocy. Chciałem wam tylko o tym powiedzieć. Poleje się krew. Jaka krew? Co masz na myśli? Jak tylko zabiję Archibalda, oni zabiją mnie. Ktoś musi pomścić mojego ojca. John odwraca się i zmierza do drzwi. Patrzysz na Stacy, a ona patrzy na ciebie z taką samą paniką. Nie może tego zrobić. Nie mogę pozwolić mu odejść. Walcz z Johnem. Biegniesz za Johnem i atakujesz go. Nie pozwolę ci odejść. Nie powstrzymacie mnie. John uderza cię łokciem w brzuch, a potem odskakuje od ciebie. Udaje ci się złapać go za nogę i ponownie go powalić. Stacy i Ryan stają przed drzwiami. Jeśli chcesz mnie zatrzymać, będziesz musiał mnie zabić. Nie zrobię tego. Zabiję Archibalda jeszcze dziś. Dobra, to ta kwestia została zakończona. Cieszę się, że wam ten filmik się podobał i dziękuję wam za oglądanie mojego jakże przefajnego odcinka z Jerimsona Gry o Miłości i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepło, cześć, pa mordę i dobranoc, pa pa.